Szanowni Państwo, to wielki zaszczyt, że mogę tutaj po raz kolejny przed Państwem występować. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, co usłyszałem właśnie, zwłaszcza tego, co usłyszałem od profesora Kitowskiego na temat nowego ekotelefonu. Myślę, że na tym właśnie polega przyszłość. Mam tylko kilka slajdów i myślę, że już Państwo słyszeli to, co chcę powiedzieć. Bardzo chciałem tutaj do Państwa przyjechać, bardzo mi się podobało, bardzo doceniam zaproszenie i bardzo podobał mi się tytuł konferencji. Tam jest mowa o bezpiecznych limitach, nie o bezpieczniejszych, ale o bezpiecznych limitach. Ja zawsze mówię to, co mam na myśli. Jestem bardzo brutalny w wygłaszaniu swoich poglądów, proszę mi wybaczyć. Myślę, że bezpiecznych limitów nie stosujemy i zaraz Państwu powiem dlaczego. Myślę, że daleko nam do tych bezpiecznych limitów. Jesteśmy na dobrej drodze, ale jeżeli naprawdę chcecie chronić swoje dzieci i siebie samych i innych ludzi, trzeba zrobić coś więcej. Być może profesor Kitowski będzie miał coś do zaproponowania w tym zakresie. Jeśli chodzi o obecne dane naukowe, musimy bardzo ostrożnie podchodzić do pola elektromagnetycznego. Tak naprawdę, pewnie już w tej chwili jesteśmy w dużym niebezpieczeństwie, zwłaszcza jeśli chodzi o karcynogenność działania tego pola. I zapewne w przyszłości przekonamy się, czy te ostrzeżenia, które w tej chwili wystosowujemy, są właściwe. Jestem naukowcem. Nie pracuję dla przemysłu telekomunikacyjnego ani dla rządu. Ja pracuję tylko i wyłącznie dla obywateli. Proszę o tym pamiętać. I interesuje mnie ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Niektórzy z Państwa również zapomnieli o jednej rzeczy, a mianowicie o całym środowisku wokół nas, o złotych rybkach, które mamy w akwariach, o psach, kotach, o bakteriach, o całym życiu wokół nas. Jeżeli policzymy te komórki w moim ciele, a ja jestem dosyć sporych rozmiarów, okaże się, że ponad 90% tych komórek to bakterie, więc o tym musimy pamiętać. I uważam, że musimy razem pracować i jak nauczę się polskiego, mogę tutaj do Państwa wrócić i możemy pracować razem. Jak Państwo wiedzą, Światowa Organizacja Zdrowia już sklasyfikowała odpowiednie częstotliwości pola magnetycznego i pola elektromagnetycznego. Jak Państwo tutaj spojrzą, mamy tutaj odpowiednie kategorie, których znajdują się substancje niebezpieczne, takie jak DDT, formaldehyd, benzyna i tak dalej, i tak dalej. I kiedy rozmawiam z rodzicami ze Szwecji, pytam ich, czy chcą, aby ich dzieci chodziły do szkoły, gdzie dzieci mogą wąchać spaliny. Nikt nie mówi nigdy tak. Mówią, nie, no przecież to szaleństwo. Nigdy w życiu byśmy na to nie pozwolili. Ale tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest niewidocznym dymem, ale czymś, co już sklasyfikowała jako niebezpieczna Światowa Organizacja Zdrowia i jeżeli nie będziemy ich słuchać, to kto im będzie ufał? To jest tak naprawdę opinia zarówno WHO, jak i opinia ONZ-u. Dlatego powinniśmy to wziąć pod uwagę. Dokonano klasyfikacji częstotliwości pól magnetycznych i Rada Europy stwierdziła, że należy zabronić korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych w szkole. Chodzi o to, aby chronić dzieci, ale w Szwecji do tego nie doszło. Również w Polsce. Ale w niektórych krajach tak się dzieje. Wrócę do tego. I również słyszeli Państwo prezentację, w
których była mowa o programie toksykologii w Stanach Zjednoczonych i o tym, że jest tu zwiększone ryzyko występowania nowotworów. Pojawiło się bardzo wiele ważnych artykułów na ten temat. W Szwecji rodzice, podobnie jak w Polsce, kochają swoje dzieci. Dzieci noszą takie kolorowe kamizelki, wkładają kaski, kiedy jeżdżą na rowerze, ale jeśli chodzi o działanie pól elektromagnetycznych, te dzieci nie chronione są w żaden sposób. Bardzo szybko omówię kolejne slajdy. Bardzo przepraszam, że nie mamy więcej czasu, ale już Państwo słyszeli o tym, jakie są doniesienia naukowe. Tak naprawdę mógłbym miesiąc o tym rozmawiać. W tej chwili już mamy 25 tysięcy publikacji w różnego rodzaju w czasopismach naukowych. Jest tam mowa o telefonach komórkowych, o urządzeniach mobilnych, o routerach i tak dalej, które mają wpływ na komórki, na jakość plemników, na płodność, co oznacza, że w kolejnych pokoleniach możemy mieć tak naprawdę bardzo kiepską sytuację, jeśli chodzi o płodność zarówno ludzi, roślin, jak i zwierząt. Ma to wpływ na płody, jak również noworodki. Dowiedzieliśmy się dużo na temat raka, ale tak naprawdę ważne jest także serce. Tak, kiedy rozmawiam ze szwedzkimi rodzicami, pytam ich, czy chcecie, aby ten płód, który jest w łonie matki, musiał być stresowany. Nikt nie powiedział, tak, tak, dokładnie to chcę robić, aby ten, nikt nie powiedział, że chcemy stresować te nienarodzone dzieci. Nie. Oczywiście nikt tego nie chce robić, ale są badania naukowe, które pokazują, że te płody podlegają działaniu stresu. Są badania na szczurach i są badania na chłopcach. Są badania, które dotyczą czynności lingwistycznych, więc wygląda na to, że głupieją nie tylko szczury, ale również chłopcy. Czy w ten sposób powinniśmy konkurować z innymi rynkami, z rynkiem amerykańskim i rynkiem chińskim? Nie, nasze dzieci powinny być właśnie inteligentne i o to powinniśmy dbać. Kiedy mówimy o poziomach ekspozycji, to musimy wiedzieć, jakie są limity w Polsce. W tej chwili właśnie to badacie. Mamy tutaj zakłócenia systemu obronnego organizmu. To jest poważna sprawa, ponieważ te zakłócenia mogą prowadzić do zwiększonego występowania na przykład raka w populacji i również śmiertelność może wzrosnąć. Oczywiście mamy zniszczenie DNA, musimy o tym pamiętać. Proszę, tutaj mamy poziom ekspozycji 1,3 wata na kilogram, który jest dużo niższy niż wszystkie limity, jakie znamy. Zwracam się teraz do wszystkich mówców, ponieważ spotkamy się dzisiaj na kolacji. Proszę wrócić na tę kolację i powiedzieć mi, jaki poziom jest bezpieczny. Bardzo mnie to interesuje. Jakie będą Państwa odpowiedzi? Również mamy bardzo niszczące skutki, jeśli chodzi o rośliny i te badania naukowe tak naprawdę nie pozwalają mi spać w nocy. To są badania z roku 2017. Pokazują, że bakterie, które uległy ekspozycji sygnału z routera, a ewentualnie działaniu pola elektromagnetycznego, stały się odporne na antybiotyki. W roku 2017 odbyło się osobne spotkanie w Europie dla krajów europejskich, gdzie była mowa o tym, w jaki sposób radzić sobie ze zwiększoną odpornością na antybiotyki wśród populacji ludzkiej. Bardzo wielu Europejczyków, tysiące Europejczyków umiera z powodu tej odporności.
I w kolejnych latach, w kolejnych dziesięcioleciach ta oporność będzie wzrastać. W roku 2050 już 10 milionów ludzi będzie opornych na antybiotyki. To nic dobrego, drodzy Państwo, ponieważ tak naprawdę to może być taki pojazd, nad którym straciliśmy kontrolę i w tej chwili on już jedzie sam w sobie znanym kierunku. Proszę pamiętać, że kiedy te 20 krajów się spotkało, nie rozmawiało na ten temat. Więc tak naprawdę do roku 2050 problem może dotyczyć wszystkich 7 miliardów mieszkających na naszej planecie. Skutki, które Państwo tutaj widzą, proszę spojrzeć, że limity tutaj mamy dużo, dużo niższe niż te limity, o których mówimy, więc proszę nie wierzyć, że 2 waty, czy 1 wat, czy 0,3 wata, czy 0,01 wata na kilogram, to są bezpieczne limity. Nie, one nie są bezpieczne. Jest bardzo wiele badań naukowych, które pokazuje, że zdecydowanie te limity są niebezpieczne. Również wróćmy do bezpieczeństwa. I tutaj już nie mówię o wartościach SAR, ale o czymś, co jest dużo bardziej interesujące dla mnie z punktu widzenia naukowca, a mianowicie gęstość mocy. Proszę spojrzeć, tutaj mamy dane na metr kwadratowy. Tutaj mamy wartość 9 milionów mikrowatów na metr kwadratowy, w Stanach Zjednoczonych 10 milionów. Różni naukowcy przygotowywali różnego rodzaju raporty i mówią, cały czas była mowa o tym, że musimy obniżyć te granice i zeszliśmy w ten sposób do 1 mikrowata na metr kwadratowy, ale według mojej najlepszej wiedzy to i tak nie jest bezpieczne. I ja proponuję, że w roku wartości powinny wyglądać w ten sposób. To jest naturalne środowisko, w którym się urodziliśmy i to jest wartość 800 megaherców. To jest bezpieczna ekspozycja. I jeśli podzielimy tę liczbę przez tę liczbę, to ta różnica jest dużo wyższa. A więc, kiedy mówimy o zmianie wartości SAR, to mówimy tak naprawdę o niczym, moim zdaniem. Musimy myśleć w inny sposób i dlatego wasz wynalazek jest bardzo inteligentny. Być może powinniśmy przejść do wartości, które są naprawdę bardzo niskie. I są już telefony, które mogą działać przy tych wartościach bardzo niskich, jeżeli chodzi o mikrowaty na metr kwadratowy. ECNIP jest również ważny, mówiliśmy o tym wiele razy. Proszę pamiętać o tym, że już w 2008 roku profesor Paola Vecchia powiedział rzecz następującą na spotkaniu Królewskiego Stowarzyszenia Naukowców. Mówił o wytycznych dotyczących ekspozycji i mówił, że te wytyczne nie są obowiązkowe, nie chronią nas przed ekspozycją i nie stanowią ostatniego słowa na ten temat. Te wytyczne są to tylko wytyczne techniczne i nie powinny być ujmowane w wytycznych medycznych. I o tym naukowcy mówią już od lat. I dobrze, że szef ECNIP-u mówił nam o tym, powiedział o tym. Tam na tym spotkaniu było wielu naukowców. Proszę również pamiętać o tym, że mówimy o rozmowach, które trwają 6 minut. Mierzymy 1 gram czy 10 gramów tkanki, ale trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie możemy na przykład odbierać jedną taką rozmowę tylko raz w życiu i nigdy już więcej nie używać telefonu. Czy ktokolwiek, kiedykolwiek to robi, przez 6 minut rozmawia przez telefon i już nigdy nie dochodzi do ekspozycji po raz kolejny.
I wreszcie te wszystkie pomiary SAR są robione na plastikowych lalkach wypełnionych płynem, a to nawet Szwedzi nie są plastikowymi lalkami wypełnionymi płynem. Więc jeśli chodzi o współczynnik SAR, to tak naprawdę nie ma on żadnego znaczenia. Można o nim równie dobrze zapomnieć, nie brać go pod uwagę w kontekście zdrowia. I są artykuły naukowe, które tego dowodzą. Proszę inaczej do tego podchodzić, zająć się gęstością mocy, ewentualnie jakąś inną wartością, kiedy mówimy o zdrowiu. I wreszcie na koniec. Co z tym zrobimy? I po raz kolejny wyruszamy tutaj w podróż, która jest szalenie interesująca. Musimy wiedzieć, co również inni myślą. Ostatnim razem powiedziałem, że już w 93 roku czy 83 roku niektórych z Państwa nie było wtedy na świecie. To był tak naprawdę największy eksperyment na wielką skalę. My i nasze dzieci będziemy wykorzystywani jako świnki doświadczalne, poddawane promieniowaniu. I tak naprawdę tutaj mamy ogromny poziom promieniowania przez resztę naszego życia. I zadaję to pytanie na różnych sympozjach, podczas wykładów, na spotkaniach i nikt tak naprawdę na to nie reaguje. Nikt nie zareagował do momentu, kiedy to pytanie padło 15-20 lat temu. I wtedy dopiero zdałem sobie sprawę z tego, że naprawdę ludzie próbują odpowiedzieć na to pytanie. Nie zdawałem sobie z tego sprawy wcześniej. I jak Państwo tutaj widzą, tak to wygląda. W tej chwili już jestem starym człowiekiem, ale jeśli chcę utrzymać zdrowie, to w kolejnych latach będę mówił o tym dalej i będę chciał uzyskać prawdziwą odpowiedź na to pytanie. Przygotowywałem różnego rodzaju rezolucje, niektóre również były opublikowane w różnych czasopismach naukowych, gdzie mówiliśmy o ostrożności, o zasadzie ostrożności w przypadku korzystania z tego typu urządzeń. Tutaj mamy rok 2006. Powinniśmy ograniczyć wykorzystywanie telefonów komórkowych przez młode osoby i nastolatków i przez dzieci. W Londynie powstała rezolucja, w której proponowaliśmy, że dzieci poniżej 16 roku życia nie powinny korzystać z telefonów komórkowych, nie powinny korzystać z internetu poprzez telefony komórkowe w szkołach i w obszarach publicznych, ale wszystkie dzieci mówią nie, wszyscy nastolatkowie mówią nie, rodzice mówią nie. Nikt o to nie, ale mnie to nie obchodzi. Nie jestem tutaj po to, aby rozwijać gospodarkę. Jestem tutaj po to, aby chronić wasze zdrowie. I nawet jeśli dzieci mówią nie, to taka jest nasza propozycja. I to jest propozycja, którą dzisiaj również wysuwamy. Ale niektórzy zaczęli nas słuchać, niektórzy słuchali nas bardzo uważnie i jestem pod wrażeniem tego, co tutaj padło i pod wrażeniem pracy, którą Państwo wykonują, ponieważ w roku 2009 w szkołach wprowadzono zasady, w roku 2015 je wzmocniono. W wielu krajach, ale ponieważ jestem Szwedem i widzieli Państwo, jak szwedzkie dzieci ubiera się na kolorowo, mają na sobie ochronne stroje, kaski i tak dalej, to my w Szwecji jesteśmy znani z tego, że chcemy chronić naszych obywateli, ale okazuje się, że nie chcemy wcale chronić dzieci w szkole przed promieniowaniem. A więc podsumowując, czy te wszystkie gadżety są bezpieczne? Proszę nie wierzyć, że tablety, laptopy czy telefony komórkowe są bezpieczne. Nie, nie są bezpieczne. Są już tacy obywatele, którzy to wiedzą. Pole elektromagnetyczne zakłóca normalne funkcjonowanie, funkcjonowanie mózgu, funkcjonowanie, działanie DNA. O tym nie mówi się publicznie. I to, co wy tutaj robicie w Krakowie, robi ogromne wrażenie. Jeżeli wszystkie miasta, wszystkie wioski na świecie będą robiły to samo, myślę, że problem uda nam się rozwiązać. Jestem pod ogromnym wrażeniem tych wysiłków. Ale kim są główni gracze? Kim oni są i co oni zrobili? No cóż,
Mamy tam inne formy działań. Mamy organizację, Światową Organizację Zdrowia, według której mamy operatorów sieci komunikacyjnych, mamy firmy ubezpieczeniowe i tak dalej. Oni wszyscy mnie słuchają na różnych konferencjach. Pamiętam jedną konferencję w Londynie w 2002 roku, gdzie Lloyds i Skandia powiedziały, że dla nich tutaj tak naprawdę nie chodzi o to, że te gadżety niszczą życie, tylko chodzi o to, że w przyszłości będą musiały płacić odszkodowania, a tego nie chcą robić. I dlatego oni nie wierzą wcale, że użytkowanie tych gadżetów jest bezpieczne. Proszę pamiętać, że polityka jest szalenie istotna w tym kontekście. Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje pole elektromagnetyczne i magnetyczne. No bardzo dobrze, świetnie. Nie, ale tak naprawdę oni robią to, żeby się chronić, bo w przeciwnym razie musieliby się zmierzyć z procesami w sądzie. Ale jeżeli ktoś dostanie raka, to cóż, oni powiedzą tak, co? Nie sprawdziłeś tych informacji na naszej stronie internetowej? Tam publikujemy informacje, co jest bezpieczne, a co nie. A więc tutaj, w tym pięknym Krakowie, który już odwiedziłem wcześniej, być może padła właściwa odpowiedź na moje pytanie. I tą właściwą odpowiedzią jest, że nie powinniśmy dalej eksperymentować w ten sposób na pełną skalę, aż dojdzie do procesów dotyczących odpowiedzialności za zaistniałą sytuację w przyszłości. Bardzo dziękuję za uwagę.